Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Pan poseł sprawozdawca mówił, że w jednym z tych rozwiązań, nazwijmy go tańszym, będzie to kosztowało budżet 10 milionów złotych. Ja zadam pytanie bardzo proste. Czy nie lepiej zrobić jakiś projekt ustawy, który te 10 milionów, który sprawi, że te 10 milionów będzie przeznaczone na pomoc dzieciom, na posiłki, na pomoc dzieciom niepełnosprawnym, a nie na to, żeby dublować coś, co już istnieje i całkiem dobrze prosperuje. Odpowiem pani poseł Sobeckiej, no niestety wyszła, może ktoś jej przekaże, bo pytała. A, przepraszam pani poseł, przepraszam, nie zauważyłem. Więc powiem tak, oczywiście, że tak. Dobrze jest tak, jak jest, bo dziwię się, że pani mi zadała to pytanie, bo mówiąc o prawach i o równości kobiet i mężczyzn. No, przykra sprawa, nie wiem, dlaczego tak pani uważa, że to jest niepotrzebna instytucja. Natomiast jest też dobrze tak, jak jest, ponieważ jest... Przepraszam, pan poseł ma głos, proszę nie prowadzić polemiki z ław poselskich. Więc i dobrze jest też tak, jak jest, czyli że jest Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka. Niepotrzebny jest dubel w postaci Rzecznika Praw Rodziny. Dziękuję.